Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I zapraszam na analizę partii Jana Krzysztofa Dudy, który razem z drużyną polskich tutaj szachistów, czyli Radosław Wojtaszek, Wojciech Moranda i Paweł Teclaw wygrywają mecz z Niemcami. Moi drodzy, bardzo ważny mecz dla polskiej drużyny z tego względu, że no teraz, że tak powiem, walczymy jeszcze o... walczymy o medale, tak naprawdę mamy realne szanse, trzymamy mocno kciuki. W momencie nagrywania tego materiału mamy 19 listopada, więc no jutro, czyli 20... W tym, w tym wypadku Polacy no, będą grać dalej, walczyć o ważne, ważne miejsca, a tymczasem tutaj punktujący w tej drużynie to m.in. właśnie Jan Krzysztof Duda i Wojciech Moranda, który wygrali swoje partie. Tutaj przedstawię państwu partię Dudy, który no właśnie, partia bardzo ciekawa, z tego względu, że no, niesamowity rajd królem tutaj e, zastosował nasz polski, polski fighter. E, moi drodzy widzowie, partia sycylijska, obrona sycylijska na szachownicy E4, C5. Oczywiście jego przeciwnikiem jest, tu nie przedstawiłem oczywiście, e, Liviu Dieter Nisipianu, człowiek, który reprezentował Rumunię, teraz reprezentuje Niemcy, no ale tam te federacje się zmieniają e, mniejsza o większość. Lecimy e, z tematem. Skoczek na F3, posunięcie E6, jeden z różnych wariantów, który można wybrać, oczywiście w Sycylu. Posunięcie D4 zagrywa Janek, tu jest automatyczne bicie, to się bije praktycznie w 100%. Skoczek zagrywa na F6, wiadomo, atak, skoczek C3, obrona. Powstają bardzo ciekawe warianty po goniec B4, i to by się nazywało atak sycylijski. Nie jest on do końca poprawny czarnymi, więc na tym poziomie jestem przekonany, że tutaj Janek miał przygotowane. Ja tego nie będę tutaj odgałęział, warto rozgałęział, będę skup, skupmy się na partii, ale warto sobie taki ruch. Wziąć pod uwagę białymi, jeżeli ktoś tak gra. Z tego względu, że jak nie znamy dobrze teorii, to czarne tutaj mogą białe nieźle zajeździć, no ale nie na, nie na tym poziomie. Skoczek zagrywa na C6 i Janek decyduje się na ruch, skoczek bije na C6, B bije na C6. Tutaj przeciwnik Janka, ja swego czasu analizowałem te warianty czarnymi i. Właśnie tutaj Nisipianu podpowiadał jak grać to troszeczkę czarnymi, więc widzę, że się u niego za wiele nie zmieniło jeśli chodzi o teorię debiutów i gra dokładnie to samo, dlatego pewnie Janek też poszedł na ten wariant, przygotowanie wchodzi na razie, e5, skoczek na d5, no i tak naprawdę białymi tutaj nie polecam zbijać skoczka, gdyż czarne nie mają żadnych problemów debiutowych po tym posunięciu, tu się z reguły zagrywa skoczkiem na e4. Pozycja nabiera bardzo ostrego charakteru i teraz można grać bardzo różne posunięcia pod tytułem. Goniec, na przykład, na B7. Można zagrać Hetman C7. Tutaj teoria jest również no, bogata. Zresztą w Sycylu wszystko jest bardzo rozgałęzione. Hetman zagrał na C7 w tym wypadku. No i widzimy atak na pionka. Jak się zachować? Otóż posunięcie F4. No widzimy tutaj są ogromne przeciągi po tej diagonali. Lecz pragnę wszystkich uspokoić. Jest to wszystko tutaj, że tak powiem, przeliczone przez silniki. Warianty są dobrze rozpracowane i no, co kto lubi, tutaj na pewno zawodnicy wiedzą co grać. W tym momencie czarne grają wieża B8, no bo dlaczego by nie ustawić wieżę na wolnej linii? Ale tu muszą działać oczywiście konkrety i teraz ruch C4. O tyle to się e, uważam, białymi gra przyjemnie z jednej strony. Znaczy ja akurat tego wariantu z Hetman C7 nie za bardzo lubię, aczkolwiek może dlatego, że e, też nie grałem go za, za często. E, Tutaj białe zyskują dużo przestrzeni w centrum, jak widać, mają świetnego skoczka, no ale czarne też również mogą ugryźć. I jednym z lepszych ruchów, jakie tutaj trzeba zagrać, bo każde inne odejście skoczka teraz jest fatalne w skutkach, tutaj ruch wtrącony, bardzo ważny, goniec B4 z szachem. No i teraz, moi drodzy, co zrobić? No właśnie. Powiem tak, tutaj, jeżeli byśmy się zasłonili gońcem powiedzmy na D2, no to możemy spotkać tutaj taki ruch, skoczek bije na F4 i białe mogą się praktycznie poddać. Nie opłaca się też zagrać skoczkiem na C3. No z wiadomych powodów skoczek zbija. Skoczek D2 też nie wygląda, no wygląda fatalnie. Oczywiście o ten skoczek i na E3 skakuje, i dalej można zbić. Pionka. Więc jedynym tutaj rozwiązaniem, e, takim słusznym, jeżeli ktoś gra te warianty, jest ruch. Król Edwa. No takie posunięcie, moi drodzy dziwne na pozór dla niektórych, ale to jest najlepszy ruch w partii mimo wszystko. I teraz yy, tutaj czarne zrobiły roszadę. Yy, sprawdźmy natomiast, yy, co by było, jeżeli ten skoczek by uciekł. No bo to jest ciekawe, bo skoczek cały czas jest podbiciem pod piątkiem. Jeżeli skoczek by na przykład ruszył na b6, czy na e7, na e7 to jest jeszcze gorzej, na przykład na b6, no to tutaj białe mogłyby dostać, yy, no, niezłą grę po posunięciu. Na przykład c5 można zagrać i wpakować się skoczkiem na d6, lecz myślę, że że od razu skoczkiem na D6 jest takim ruchem ciekawszy z mojego punktu widzenia, oczywiście, bo po wybiciu gońcem, no a co trzeba raczej wykonać, wybijamy pionkiem Hetman na D8 i Hetman D4, żeby pilnować diagonali. I tak naprawdę te pionki stoją bardzo groźnie, przycisnęły tutaj rozwój czarnych. No, i myślę, że białym grałoby się swobodnie, a Król na E2 tak naprawdę nie ma ogromnego znaczenia z tego względu, że sobie spokojnie gramy gońcem na E3. Y, potem, może Król F3, Król F2 i otwieramy kolejnego gońca. Gra białych jest y, zwyczajnie prostsza. Ok, po Król E2 w partii nastąpiła roszada. No właśnie, jak teraz grać? Y, moi drodzy, y, tutaj od razu powiem, że posunięcie bicie na D5. W tym momencie, no do najlepszych nie należy, co się wydaje dobre, no bo po wybiciu pionkiem e, ten skoczek za bardzo nie wiadomo, gdzie ma ruszać. No może iść sobie oczywiście na G5. Tylko powiem tak, ja tutaj. Teorii aż tak bardzo głęboko nie znam, ale przypuszczam, że ten król się tutaj lekko gubi. Goniec może tam go szachować. Hetman tutaj również na B6 ma opcję szachować króla, jeżeli się pojawi powiedzmy na F2. Tu jakieś posunięcie F6 grozi z otworzeniem linii F i myślę, że białe mogły tutaj by mieć no, spore problemy, aczkolwiek mówię, to jest tylko taka. Szybka, obiektywna ocena: tutaj na pewno silniki szachowe dobrze się spisują w takich ostrych pozycjach. No ale sprawdźmy, że po ruchu Janka, po ruchu A3 żadna z figur tutaj, znaczy inaczej, jedną z tych figur zbijamy, więc to nic, że tak powiem, nie ucieka. Tak też się zadziało. Po ruchu A3 goniec zagrywa na E7. I teraz Janek przyjmuje tego skoczka, czyli wtrącił jedno posunięcie i zbija skoczka. W tym momencie pionek zbija na D5. I co ciekawe, silnik szachowy tutaj pokazuje taki mały plusik dla białych, z figurą więcej. To oznacza, że czarne niby mają pozycję taką perspektywiczną, mimo wszystko. I myślę, że jest to nadal przygotowanie z jednej i z drugiej strony. Jestem przekonany, bo tutaj. Niemiecki szachista y, grał w ten sposób wielokrotnie. Widziałem piękne partie, które czarnymi wygrywał. Moi drodzy, jak, jak się teraz zachować? Jeżeli byśmy nie znali za bardzo teorii debiutów, to myślę, że zwykłe odejście skoczka to za mało z tego względu, że zostają figury u czarnych i tu zaraz będzie ruch e6. Czarne będą grać po prostu normalnie w szachy, mają korzyść z tego względu, że król jest w centrum. Więc skoczek zagrywa na d6. To jest o tyle ciekawe posunięcie, że prowokuje czarne do wymiany tutaj i jedna ciężka i lekka figura w postaci gońca zostanie wymieniona i może będzie łatwo się, łatwiej się grało białymi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo króla. Po tym posunięciu czarne zagrały E6. No i widzimy, plan czarnych jest y, prosty. Chcą otworzyć linię i skrępować troszeczkę króla, żeby nie miał za bardzo ucieczki. Co robi Janek? Janek, przygotowany perfekcyjnie, bo to widać tutaj po pierwszej linii silnika. Zbija gońca na C8. Wieża z F na C8. Przypuszczam, że dalej tu są panowie przygotowani. Janek zbija EF. Goniec zbija na F6. No, żeby tutaj nie było też wybicia na E5, i po wybiciu tam Hetman wchodzi w centrum i by tego króla pewnie męczył. Tu głównie chodzi o bezpieczeństwo króla. No i takie subtelne posunięcie wieża B1. Biały mówią. Atakuj mnie przeciwniku. Mam figurę Więcej. Plan jest taki, aby zabezpieczyć króla, powymieniać figury i wygrać. No bo jest figura Więcej w tym momencie. Czarne pojechały na ostro. G5. No dobra. Wydaje mi się, że to jest ruch już taki troszeczkę wymyślony. Chociaż to jest tylko moje przypuszczenie. Gdyż tutaj silnik pokazuje troszeczkę już dla białych, niby lepiej, ale pozycja jest niezwykle ostra. Nadal trzeba bardzo uważać. I ten ruch no, poniekąd osłabia króla tutaj w tym momencie. Ale też gryzie. Mocno gryzie. Próbuje odbić tutaj na f4. Może falanga pionów by nastąpiła, żeby tego króla dalej atakować. No ale osłabienie króla jest i to też można spróbować jakoś wykorzystać. Janek zagrywa Hetman D3. Jedno z lepszych posunięć w tej pozycji. Tak centralizujemy Hetmana. Troszeczkę tego króla tutaj powiedzmy bardziej osłaniamy w ten sposób. No i w tym momencie. Mogłoby nastąpić posunięcie na przykład GF. Jeżeli tak by nastąpiło, to bardzo dobrą odpowiedzią byłoby zagranie na przykład G3. Po wymianie, i po wymianie, tutaj świetnie Hetman zwierząt by się komponowały i by atakowały piątka na H7. I to czarne mogłyby mieć tutaj spore problemy. Aczkolwiek to się łatwo mówi, jak się widzi analizę z programem szachowym. Co innego przy szachownicy, że jest stres, gramy dla drużyny, no pozycja zwariowana, król otwarty. To naprawdę trzeba być odpornym psychicznie i trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym w takich rozgrywkach na najwyższym poziomie. Jednak tutaj, no, muszę powiedzieć, niezłe zaskoczenie ze strony czarnych, z tego względu, że Hetman zbił gońca. No i robię wielkie oczy. No oczywiście wybić trzeba. Prawdopodobnie głównym założeniem czarnych było to, aby wieżą zbić na B2 i ten król miałby tutaj już bardzo ciężko. Poprzez to, że goniec z wieżą nie są rozwinięte Pewnie dlatego czarne zdecydowały się na poświęcenie Hetmana. Zauważmy, że teraz czarne mają no, wieżę za Hetmana, więc no, bardzo kiepsko to wygląda. Lecz no, to jest kwestia właśnie dokładnych ruchów. No i teraz Janek zagrywa bardzo ładnie zresztą. Myślę, że ruch nie jest aż taki trudny. Król F3, moi drodzy. Zostawiamy piona w spokoju na B2. I maszerujemy królem w bezpieczne miejsce. Zobaczcie, że król z E1 idzie na E2, na F3 i tak naprawdę idąc w tę stronę na G4, on się będzie tutaj czuł naprawdę bezpiecznie. Z tego względu, że wędruje sobie po białych polach, a goniec jest czarnopolowy na przykład, więc ciężej będzie go zaatakować. No i kwestia, czy wieże do króla dotrą. No, jest na to chyba mała szansa. Goniec zbił pionka na B2. No, w takich trudnych pozycjach łatwo o To również takie nie najlepsze zagranie, aczkolwiek wydaje się logiczne. Jak gra Janek? Król G4, moi drodzy. Król G4 idzie sobie z powrotem, z powrotem do obozu. Chciałem powiedzieć tutaj do obozu oczywiście e, czarnych, ale tutaj już się raczej ten król zatrzyma, e, bo stoi dobrze. Pionek zbił na F4 i Janek gra swój plan G3. Zobaczcie, że grozi na przykład... Goniec G2 z opcją wymiany. No jest trochę pionów na szachownicy u czarnych i to wygląda dosyć niebezpiecznie. Po wybiciu oczywiście na G3 wybijamy pionkiem i dzieje się ta sama sytuacja. Wieża z hetmanem pięknie tutaj już chyba króla by czarnego dobrze atakowały w każdym razie. No i teraz tutaj nisipianu pianu zagrywa król H8. No wydaje się logiczne, no bo tutaj wieża ma też opcję wejścia na G8. Lecz Janek się tym nie przejmuje, bo zobaczcie, że król znowu tutaj ma fajną placówkę na polu h Co robić? Czy bić piona? No nie. Białe grają Hetman D2. Grają Hetman D2 z tą opcją, że jak wieża pójdzie na przykład na G8, tak sobie przestawimy. Tak nie było, ale sprawdźmy. wieży G8, co się może narzucać. Król zagrywa na przykład na H3, na przykład najlepsze pole. I w tym momencie na przykład goniec zbija pionka. Powiedzmy. To tutaj byśmy dali szacha na przykład Hetmanem i tylko Hetmanem można dać szacha, wieża G7 i byśmy zbili na F4. Ta pozycja jest po prostu wygrana dla białych. Ja wiem, że nie widać tego może tak bardzo od razu, ale plan jest prosty. Koniec G2 z obroną wieży jakiś Hetman B8 No nie ma jak się dobrać do króla. Król za, jedymi, za jedynymi swoimi dwoma pionkami się chowa, jest dobrze, byłoby dobrze. Po Hetman D2 pionek zbił na G3. Na co białe pięknie odpowiadają i no chciały tego białe oczywiście. To widzimy wieża zaczyna grać, mimo że się w ogóle nie ruszyła. I wieża zagrała na A1. Jest to ruch przegrywający totalnie, bo no właśnie, jaki ruch zagrać białymi, żeby te pozycje już wygrać, moi drodzy? Zadanie dla was, można sobie zatrzymać materiał, popróbować swoich sił, chociaż to nie jest trudne. Hetman C2. Czarne poddały partię. Janek wygrał w 25 ruchach w tak ostrym wariancie, ale tutaj po prostu prawdopodobnie ten błąd jakiś tam zadecydował w tym całym przygotowaniu czarnych. No i, no i koniec gry. Co mogłoby nastąpić? Bo tutaj oczywiście jest atak. Jeżeli wieża na przykład zagrywa na g8, to król f3. Są dwie groźby: mat i wzięcie gońca. No więc na przykład wieża f8 to król g2. Nie ma jak się bronić przed wzięciem gońca albo matem. Tyle w temacie, moi drodzy. Myślę, że ładna partia Jana Krzysztofa Dudy. Przygotowanie weszło. Takie są szachy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.